Tegoroczna edycja Orszaku odbywa się pod hasłem Niechaj prowadzi nas gwiazda. Hasło to przypomina nam o gwieździe betlejemskiej, która była przewodniczką mędrców wędrujących do Betlejem w poszukiwaniu nowonarodzonego króla. Gwiazda, którą ujrzeli mędrcy, była powodem rozpoczęcia ich wędrówki. Była dla nich wyraźnym znakiem, że zbliża się czas narodzenia Zbawiciela. W tamtych czasach bowiem pojawienie się gwiazdy zwiastowało narodzenie kogoś ważnego. Ta wyjątkowa gwiazda towarzyszyła im w dalekiej drodze w poszukiwaniu Jezusa. Gwiazda betlejemska przywróciła im i przywraca dziś nam radość. Orszak Trzech Króli pragnie w tym roku zwrócić szczególną uwagę na ten znak, na znak, który przyprowadził pogańskich królów do Chrystusa. Gwiazda jest symbolem wiary, którą mamy umacniać i za którą mamy dziękować. Gwiazda prowadząca mędrców jest również znakiem dla nas, że w drodze do Jezusa potrzebujemy przewodników, kierowników duchowych, którzy będą wskazywać nam właściwy kierunek. Cieszę się, że ta gwiazda zaprowadziła was właśnie tutaj dzisiaj. Gwiazda nas tu sprowadziła do tej nędznej szopy. Kładę dar swój oraz serce pod te małe stopy. Ja z kadzidłem swoim klękę przed tobą, mój Panie. Przyjmij, Jezu, dziecię małe, złoto i koronę. Tyś jest Panem tego świata, składam Ci pokłony. Thank you.